Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj, widzowie, jesteśmy na Palionowie oczywiście. Dzisiaj postanowiłem sobie, że muszę naprawić w końcu te wszystkie oczy, bo mi się to tak nie podoba, że to jest takie białe. To trzeba koniecznie zmienić, bo wygląda to totalnie źle. Ja normalnie siedzę tu, normalnie muszę sobie dać jakiegoś zooma, bo kurczę, jakoś tak daleko mi tu siedzi, nie wiem, o co tutaj chodzi w ogóle totalnie. Dobra, siedzę jakoś krzywo też, nie wiem, dziwne to jest. Dobra, słuchajcie, co? Spogubiłem się. Na samym starcie łapka w górę, subskrypcja, żeby być na bieżąco oczywiście. Tutaj, prawda, wróciliśmy na Palionowe, więc możemy się cieszyć. A ja w dzisiejszym odcinku muszę się zająć tym, żeby zmienić totalnie te wszystkie oczy, bo mi się to totalnie nie podoba, co Herobrine tutaj nam nawyprawiał. I nie wiem dalej, kto to zmienił, ale podejrzewam, że właśnie Herobrine, więc musimy to wszystko zmienić z powrotem. Ja mam tutaj przygotowane jakieś bloki. Ej, ja w ogóle nie wiem, jak te oczy były. Czy ja się patrzyłem w lewy górny? Ja nawet nie wiem, ale zróbmy chyba, że się będę patrzył w lewy górny. Tak mi się wydaje, że to będzie lepsze. Więc zróbmy tak, tu, okej. Tu bierzemy tą ramkę, ona tu jest niepotrzebna. I teraz tak, przejdźmy tu do góry. I teraz tak, rozwalamy to. I teraz tu trzeba ten czarny włożyć. Uwaga, tak, dobra. I teraz tutaj, czy to wygląda dobrze? Czy ja to będę musiał zmieniać? Halo, halo. Nie, git, może tak to wyglądać w sumie, więc zróbmy tak, że to będzie... Oj, rozwaliłem sobie tutaj, ale to dobrze. Tu muszę jeszcze dodać tutaj te żółte, ale one nie wiem dlaczego są rozwalone. Aha, wiem już dlaczego są rozwalone, dobra, już mi się przypomniało. Dobra, nieważne, w każdym razie z drugiej strony to też musimy zmienić, więc zrobimy tak. Uwaga, tutaj cobblestone, dajemy tu, okej, wychodzimy do góry. I teraz tutaj również trzeba to zmienić. Musimy te wszystkie oczy pozamieniać, bo totalnie mi się to nie podoba, że są tutaj takie rzeczy w ogóle zmieniane. I totalnie to nie pasuje. I też ktoś mi napisał w ogóle komentarz, że w ogóle powinienem to zmienić, bo no bo skoro to jest zmienione, a to tak nie było, to to tu totalnie nie pasuje i trzeba takie rzeczy wrócić z poletem. Dobra, czy ten to wygląda dobrze? Mi się wydaje, że on wygląda trochę inaczej niż wyglądał kiedyś, ale ja już nie pamiętam, jak on wyglądał, więc trudno, musimy to zaakceptować. Polećmy teraz tam, zamieńmy to wszystko, wszędzie gdzie się da, te oczy pozamieniajmy, bo po prostu uważam, że to nie wygląda najlepiej. Uważam, że to nawet wygląda bardzo źle. O nie, ja tego nie zmienię od tej strony, to trzeba teraz zrobić tutaj jakoś. Dobra, zróbmy to tutaj. Więc teraz tak. Tutaj cobblestone, myk, okej. Coś takiego. Tu jest sprawa prosta, bo tutaj... Rozwaliłem tu jakiś blok? Nie, dobra, myślałem, że rozwaliłem coś. Dobra, przechodzimy. Dobra, tutaj. Tu i czarny oczywiście. I teraz tutaj postawmy sobie kolejny, przeskakujemy. Rozwalmy to, znowu czarny i w końcu wszystko wraca do normy, bo po prostu to wyglądało naprawdę fatalnie i mega mi się to nie podobało. Zmienimy to wszystko, widzowie. Możecie mi dać znać w ogóle w komentarzach, co... gdzie powinienem... O, tu jeszcze trzeba mieć zmienić. Co powinienem zbadać tutaj na tym Palionowie, żeby dowiedzieć się, co planuje Herobrine. Jakby udało nam się uratować Emilię. Właśnie, jak ona ma oczy? Ona ma chyba do środka oczy tutaj. Tak ma chyba. Chyba. Albo... No chyba tak. I tutaj też powinno być chyba coś takiego. Ona ma niebieskie oczy. Tu został ten blok. Tu Herobrine tego nie podmienił. Ona miała niebieskie. Okej. Będziemy musieli zdobyć niebieski w takim razie. Na razie tu zostawiam w takim razie puste. Będzie wyglądało to jeszcze gorzej niż wyglądało. No ale trudno. Dobra, gdzie są kolejne jakieś głowy, które mają białe oczy? Wydaje mi się, że kolejnym takim miejscem jest Palion Style, więc go koniecznie trzeba zmienić. To totalnie nie pasuje. I ta głowa w ogóle, ja bym ją wyrzucił. Dlaczego ona tutaj jest? To mi się mega nie podoba. Dobra, uwaga, teraz musimy zrobić taką akcję. Dobra, nie trafiłem, ale sobie wylądujemy jeszcze raz. Tu muszę zmienić, ale tam chyba w ogóle nie miałem oczu. Dlaczego tam powstały takie oczy? Tego nie rozumiem. Dobra, stańmy tutaj. Tu były chyba od wewnętrznej strony, tak mi się wydaje, więc zróbmy tak, tak. Chyba tak to było. Ej, szczerze? Nie wiem. Szczerze? Nie mam pojęcia, jak to było zrobione. Ale zobaczmy. Nie, chyba tak to było właśnie. Dobra, nawet koło tej głowy nie chcę przechodzić, bo jest obrzydliwa. Dobra, kolejna sprawa to jest tutaj ten bob budowniczy. Go trzeba zrobić. Dobra, musimy zrobić tak. Podlecieć tu do góry. I teraz musimy tutaj postawić, że tak powiem... Kobla. Iś! Dobra! Ajajaj, nie trafiłem! Dobra, jeszcze raz. Ja kiedyś zdobędę tą umiejętność takiego lądowania. Z postawieniem bloku, ale to jeszcze nie dzisiaj. Dobra, udało się. Tutaj musimy zrobić też tam do góry, zróbmy, w tamtą stronę. Czyli tu i tutaj, myk. Myk, dobra, mamy to zrobione elegancko, naprawione. Wygląda to git, nawet fajnie. To muszę naprawić, tylko ja tutaj w ogóle nie miałem oczu, więc dla mnie to jest w ogóle bez sensu dawać tutaj te oczy. O, teraz mi się w końcu udało. Aczkolwiek możemy zrobić tak, że mam trochę tych rzeczy, więc możemy dać tu i możemy dać teraz tutaj czarny, myk, dobra. I możemy teraz tu i tutaj znowu dać tak i czarny, dobra. I teraz możemy... O, spadłem sobie na dół, ale dobra, weźmy to. Git, tak to może wyglądać w sumie, mi się wydaje. Ej, jestem w ogóle ciekaw, czy po drugiej stronie osiedla tam też zrobione zostały takie oczy. Bo szczerze, wydaje mi się, że no teoretycznie, logicznie powinno być tam coś zrobione, ale ja nie mam pojęcia. Zaraz sobie to sprawdzimy, ja tylko bym wszedł tu do środka zabrać te bloki, bo one mi się mega przydadzą. Więc zróbmy tak i zróbmy myk, 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 myk.
I tu już powinno być nie to, tylko to. I musimy polecieć na drugą stronę, uwaga. Iść, dobra, lecimy. Lecimy. Proszę, żeby tu nie było tych oczu zrobionych, błagam. Dobra, tu ich nie ma, okej. Czyli tutaj Herobrine nie zaatakował, bardzo dobrze. W sumie bardzo się cieszę, że mi nie zaatakował mojego domku, bo byłoby mi trochę smutno. Davison ma dalej zmienione oczy, ej kurcze, dlaczego on tu wszystko... Ale już to zaczyna wyglądać jakoś, tylko muszę Emilię jeszcze zmienić. I tak to już będzie git. Uś, dobra. Rozwalamy to i zamieniamy tu, okej. Myk. Dobra, czy mi ten blok spadł? Tak, tutaj spadł, okej. I jeszcze raz musimy podlecieć do góry. I jeszcze jeden zmienić. Ło, dobra. Trochę nie tak to miało wyglądać, ale okej. Zróbmy tak. I teraz tu pyk, 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 okej. I zbierzmy tego bloka, który nam tutaj spadnie. Okej, mamy elegancko to zrobione. Dobra, chyba naprawiliśmy wszystkie miejsca. O, Davison sobie tutaj coś buduje, nie przeszkadzamy mu. Oczywiście niech sobie buduje elegancko, jak mu wygodnie. Tam jest palionka zmieniona, ale palionki szczerze, to ja nie będę zmieniał. Ja się boję jej, nie? To jej nie chcę zmieniać. Tamten zamek, on tam chyba tak od początku był, więc ja go nie będę zmieniać, chyba że mi Herobrine będzie kazał. Ale tu, teraz w tym momencie możemy zrobić tak, że patrzcie, wyląduję sobie tutaj. Elegancko, okej. I zostały mi 4 bloki, czyli całkiem niewiele, ale możemy tym naprawić. O, dobra, naprawię niewiele tym. Mogę naprawić tu, tu, tu i teraz... O, nie wiedziałem, że nie trafię. Dobra, mamy tak zrobione. Naprawione wszystkie te, czyli potrzebujemy jeszcze trochę tego żółtego, żeby naprawić. Ja zobaczę, czy ja mam coś w domu, bo wydaje mi się, że powinienem mieć. I naprawimy palionowo. Dzisiaj odcinek z naprawiania palionowa, bo tutaj wiele rzeczy się pozmieniało, których nie powin... Okej, takie prezenty to ja lubię. Drogi Tościku, dziękuję, że uratowałeś mi życie. Oto podarki z tej okazji. Pozdro, Milkacz. O, jak miło. No dobra, ja oczywiście przyjmuję. Czemu nie? Można przyjąć. Zróbmy tak, dajmy sobie tutaj ten liścik, mamy tu eleganckie rzeczy, te ciastka. Zielone znikły, dlaczego zielone znikły, to się dowiecie jutro, widzowie na odcinku. Jutro się dowiecie na odcinku, dlaczego zielone znikły. No, bo przygotowałem coś bardzo fajnego, swoją drogą jutro tłusty czwartek, więc serdecznie was zapraszam na, prawda, tamten kanał, ponieważ tam będziecie mogli zobaczyć, a tutaj jest taka lekka zapowiedź, jaki ponczuś fajny. Dobra, dobra, skupmy się teraz tak, co ja chciałem zrobić, chciałem znaleźć te bloki, żeby móc tam uzupełnić to, ale ja w ogóle nie mam tych żółtych bloków już chyba. Kurde, w ogóle ich nie mam. Nie wiem, gdzie one mi poznikały. Dobra, nie mam takich żółtych bloków. Nie znajdę tego, chyba że jeszcze tu. No tak się... O, tu są niebieskie, czyli możemy zrobić Emilii oczy. I no i w sumie to by było na tyle, bo reszty to już tutaj... Ja mam tyle tych skrzynek. Jest jeden żółty, jeszcze bym potrzebował 3. Kurczę, to mi się raczej nie uda ich skompletować w taki sposób. Aczkolwiek jeszcze się łudzę. Dobra, nie uda mi się. Dobra, lecimy w takim razie naprawić te oczy Emilii, bo mam akurat niebieski, więc elegancko. Dobra, wylądujmy sobie na spokojnie i tu wskoczy. O kurczę, skakuj. Skakuj elegancko, dobra, tu. Ty no, nie wskoczy. No dobra, jestem. I tak, niebieski tu. Elegancko, oczy Emilii są naprawione. Czyli naprawiłem tak na... O, tutaj Davison coś buduje. Co tu się wyprawia? Jakaś ziemianka elegancka. No, to pewnie u niego na odcinku, więc widzowie, czekajcie koniecznie, albo idźcie zobaczyć, co już tam się u niego wydarzyło. No i co, czekajcie, co, czym ja bym się mógł jeszcze zająć? Co to jest takiego do naprawy? Przede wszystkim, o, wiem, co jest do naprawy. Zdecydowanie o tym przed chwilą nawet wspominałem, że ja mam ogromny syf w skrzynkach. Ogromny. Na przykład ta skrzynka tu w ogóle nie powinna być. Ta też. Ta... Tym bardziej jej tu nie powinno być, więc ja w tym momencie muszę w ogóle zrobić jakieś takie miejsce na syf skrzynki na przykład. Czyli na przykład tutaj mam syf skrzynkę. Jakbym tak zrobił... Iś, dobra, kolejną tutaj syf skrzynkę. Ja w ogóle mam takie lagi tutaj w tym magazynie, że się w głowie nie mieści. Dobra, rozwalmy to. Kolejna syf skrzynka. Łyp, dobra. Tu mamy boksa. Boksa, dobra, na razie go zostawiam. Ta skrzynka tutaj musi być. Tej skrzynki tutaj nie powinno być zdecydowanie, więc uporządkujmy to w końcu, bo mnie zaraz wymęczy mnie to, że ja tutaj mam taki syf. Więc wszystko przerzucamy, co tutaj mamy. Żeby móc tutaj w końcu to... Ja to jakoś poukładam w końcu, ja się muszę do tego zebrać, bo to mi... się nie umiem jakoś zabrać do tego, ale trzeba to w końcu poukładać, bo to mi się nie... Ej, mam netherite'owe spodnie? Dobra, je trzeba schować do ender chesta w takim razie, chociaż tutaj to może miałem gdzieś jakieś jeszcze inną rzecz, ale to wrzuciłem. Klata jest! Patrz, ja tego nie zapomniałem, że ja takie rzeczy mam. Dobra, odłóżmy to tutaj. Albo w ogóle odłóżmy to na miejsce, tam gdzie jest tego miejsce odpowiednie. Tutaj nie ma nic, żadnych rzeczy, dobra, nie ma. Tutaj myk. Klikamy, no i tu jest idealne miejsce na to. Odkładamy to tu, tylko w drugą dajmy diamentową. Chociaż bardziej mi chyba szkoda tej diamentowej. Dobra, nikt mi tego nie ukradnie chyba. Dobra, rozwalmy tą skrzynkę. Zabierzmy te rzeczy i przełóżmy to wszystko tutaj. I w ten sposób zrobimy sobie w miarę porządek. Aczkolwiek jeszcze tu będę musiał to uporządkować. Więc to mi tak trochę czasu zajmie, ale spokojnie. To już jesteśmy na dobrej drodze. Trzeba tutaj takie rzeczy porobić, bo ja tu porządku w tym moim domu to nie robiłem już. Ho, 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 jeszcze trochę.
Dobra, nie zostało nic. I przełóżmy to tutaj i mamy w ten sposób posprzątaną chałupę, czyli wielkie porządki palionowa za nami. Można by rzec, aczkolwiek no to jeszcze wiele tu by można było sprzątać. Dobra, wiecie co widzowie? Dzisiaj taki krótki odcinek, ponieważ ja dzisiaj, no przyznam szczerze, bardzo na szybko nagrywam ten film, ponieważ wyjeżdżam gdzieś, widzowie. Zobaczycie za niedługo pewnie efekty tego, bo bardzo fajne odcinki pojadę ponagrywać z kimś, z kim lubicie odcinki swoją drogą, ponieważ ten odcinek, jeden z tych odcinków, które lubicie, jest właśnie na moim kanale vlogowym. Tam możecie zobaczyć test zgodności mój z Milki. Bardzo serdecznie was zapraszam. Link do mojego kanału vlogowego jest w opisie. Tam jutro również wleci bardzo fajny materiał, więc was tam serdecznie zapraszam. A ja w tym momencie kończę odcinek. Trzymajcie się, elo!